jednego licytującego. Muszą z nami trochę pobyć. Po raz trzeci. Szybko. Szybko się udało. Tak. Świątecznej pomocy. Tak jest. No i cóż, jedziemy dalej. Koszulek jest sporo, tak worek mamy tylko jeden. Tak jest, worek jest tylko jeden. Kultury to lecę, bo czapla jestem. Drodzy Państwo, Panie Burmistrzu, ile? Nie wiadomo, ale ciężko. Nie liczyłem, ale szeleszcząca taca. W związku z tym nie będzie ciężka. Identyfikator też już mogę zdjąć i chciałbym... Przez kask się nie da raczej. O, dało się. I nie udusili. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że zakończyliśmy przed chwilą turniej piłki nożnej z Akademią Młodego Piłkarza na sali gimnastycznej w drugim liceum i tam udało się zebrać około 2,5 tysiąca złotych. Brawo dla sportowców! I jeszcze chciałbym przypomnieć, że trwa licytacja fotela. Tu nie chodzi o mebel, to chodzi o to, kto chce być jeden dzień burmistrzem, to zapraszamy do udziału w licytacji. Pieniądze oczywiście idą na dzieciaki, na sprzęt, a fajna zabawa i dobrze zobaczyć, jak to jest. Także zapraszam serdecznie do tej licytacji. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, pan burmistrz dzisiaj od rana kwestował, z puszką biegał, ale mam nadzieję, że nie tak, nie w tym. Czy też? W tym stroju tylko 2,5 godziny. No to gratulujemy za poświęcenie. Ogromne brawa, gratuluję panie burmistrzu. Gratuluję chłopaki. Dziękuję wam pięknie, że wprowadziliście nowego strażaka gminy Nowogard. Dziękuję. Jak ma pan na imię? Wojtek.
Dziękujemy panu Wojtkowi, ogromne brawa, drodzy państwo. Dziękujemy pięknie, a my wracamy do serduszek. Wydaje, tak? Przedszkole do nas przyszło i uzbierali 378 zł i 50 groszy. A kto to uzbierał? Przedszkole numer 4 w Nowogardzie. Ogromne brawa dla przedszkolaków, dla rodziców i dla pań. Nasi sportowcy najpierw się przedstawią. Oliwier Czolaki, Kuba Paradziński, Martyna Kowalska, Dawid Kurek, Błażej Bałdyński, Dawid Paradziński. Niektórych znam, a niektórych nie. Ci więksi to? Trenerzy. Ogromne brawa. Ci więksi to trenerzy, ci mniejsi to zawodnicy. Wiedzą, co mają mówić. To jest właśnie wychowanie. Cieszę się. Zebraliśmy prawie 2500. Ogromne brawa, kochani, aleście się naprawdę postarali. 2500 prawie. Ogromne brawa jeszcze raz, kochani. Podpiszcie nam się na plakacie. Tak, państwo, żeby mogli troszeczkę również ochłonąć i świetnie ochłonąć. Przepraszam, wręcz przeciwnie, żeby państwo mogli nabrać energii i entuzjazmu do dalszych licytacji. Za chwileczkę na naszej scenie wystąpi zespół wokalno-instrumentalny ze Szkoły Podstawowej nr 1 Sea Star. Dziękuję państwa za utwór. Zapraszamy do wysłuchania. Ze swoimi myślami.
jeszcze trzeba siatko na stół, wolne krzesło, wolne nakrycie. Ten opłatek przełamać na pół, jak z bliskimi dzieli się życie. Jeszcze trzeba siatko na stół, wolne krzesło, wolne nakrycie. Ten opłatek przełamać na pół, jak z bliskimi dzieli się życie. Chwała na wysokości, dziecięcy słychać śpiew, niebiański pokój płynie do naszych serc. Dzieckiem sta się na nowo, niezwykłą poczuć moc, odnaleźć naszą gwiazdę w tę świecie. Właśnie gwiazda pierwsza przygasną setki wtórnych gwiazd. Ten krzyk cokolwiek śmieszny i jasko tulic wielkich miast. Niech wyśni pierwsza gwiazda, by do spotkania wszystkim nam powód dać. Niech wyśni pierwsza gwiazda, niech błyśnie nam jeszcze raz. Chwała na wysokości, dziecięcy słychać śpiew, niebiański pokój płynie do naszych serc. Kolejna szkoła, która również włączyła się do akcji Owsiaka. Wielka Orkiestra. Dziewczyny, skąd jesteście i z czym przyszłyście? Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Bohaterów Warszawy. Uczniowie wraz z pracownikami zebrali pieniądze na wyśpę. 735 zł. Wielkie brawa. Ogromne brawa, drodzy Państwo. Dziękujemy. Już nie jesteś taki sam, taki jak pierwszy raz. Widzę to każdego dnia, coraz mniej ciebie mam. Sędzia piszą gra dookoła nas. Może prawda myślisz, jestem tak sam. Jeszcze raz, tam się proszę poprawić z tyłu, drogie panie, widzę, o, dobra, widzę, do nas dotarła. Witam serdecznie, witam, no to uwaga, siema! Don't put your ladder
revolution from my bed. You said the brain I had went to my head. Myślę, że wszyscy chętnie przyjrzymy się temu. Szymonie, dawaj. Ja proponuję koszulkę, bo to jest nasze ostatnie wejście w Ośpobę, znaczy ostatnie wejście licytacyjne w ogóle, więc proponuję koszulkę. Bardzo dobry pomysł. Do tego dorzucę plakat, za chwilę z nim stanę. Bardzo taki a propos walentynki się zbliżają. Ja znowu z tym wyjeżdżam. Walentynki, no nie na dzień babci, nie na dzień babci czy dziadka. Niemniej no jednak... babcie jeszcze moja na przykład, by podejrzewam. Tak, powiesiłaby sobie nad tak, łóżkiem. I gościom wmawiała, że to jej nogi. A, no właśnie. To można tak właśnie w ten sposób. Kochani. Pani Aneto, bardzo nam miło, że możemy właśnie dzięki waszej uprzejmości być razem z nami, dla cieszymy was, się. Dla Jurka, dla Wośpu. Ostatni utwór możemy go też razem wspólnie wykonać, jest bardzo prosty. Refren brzmi hejże ino dyna dyna. Spróbujemy razem? Hejże ino dyna dyna, narodził się on dzieci na Betlejem, Betlejem. Hejże ino dyna dyna, narodził się on dzieci na Betlejem, Betlejem. Wuj, osioł, parze służą przyżłowie. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy.